Razem z nami Szymon Marcinak, sędzia piłkarski o międzynarodowej randze. Widzę pewną taką zbieżność między najlepszymi sędziami, jakich widziałem, bo przed chwilą pan Howard Webb też się wypowiadał w materiale. Powiedz mi, to pomaga? Jest jakoś szybciej, lżej? Ale co? Dzień dobry, by the way. Rozumiem, że nawiązujemy do pięknej fryzury naszej. Tak jest. Rzeczywiście, to trochę przypadek, trochę już później nie, bo później to już taka moja świadoma decyzja. Żeby się ogolić i nie to, żeby być podobnym czy do Howarda, czy do jednego z najlepszych w historii Pierluigiego Colliny, tylko tak po prostu ta fryzura mi przypasowała, bardzo przypasowała. Po drugie, jeżeli jesteś takim nałogowym sportowcem jak ja, czyli wiele aktywności, praktycznie kończysz jedną, zaczynasz drugą, no to najwygodniej jest wejść pod prysznic i praktycznie spod niego od razu wychodzić. A trzecia, to taka chyba to jest trochę prawdy. Trochę nas się obawiają na tym boisku. Tak naprawdę? Wyglądamy groźniej, podobno. To prawda, to prawda. Jak się dochodzi do takiego punktu, w jakim ty jesteś, sędzia o międzynarodowej randze? To tak jak i młodzi piłkarze. Zaczynasz, sędziujesz dzieci. Najpierw walczysz z rodzicami. Zaciekle z nimi walczysz, bo każdy chce mieć Lewandowskiego w domu, więc wiecie, jaka jest presja, jeżeli chodzi o to boisko. A czasami mamy są najgorsze. To tak mamy? Mówię, ojej. Że tu państwo, no dzisiaj widzę, co się dzieje, kiedy młodzi sędziowie schodzą i mówią, kurczę, ale dostałem ciepłych. Ja od kogo? Mówię, taka mama mówi, że... A to czego taka mama jest zdolna właśnie? No mama jest zdolna do wszystkiego. Kocha swojego syna za bardzo i gdzieś tam te ambicje, które pewnie każdy pokładał w sobie na początku, nie udało się i teraz przelewa je na dzieci. No to jest no mercy. Ale czasami... najpierw byłeś zawodnikiem? Tak, najpierw można powiedzieć, kopałem piłkę, bo żeby grać w piłkę, to już mówię, to trzeba grać gdzieś w ekstraklasie i wyżej, no to możemy powiedzieć, że ktoś grał. Ja bym powiedział sobie, kopałem, ale to jest taki fajny background, że pomaga bardzo w zrozumieniu przede wszystkim piłkarzy, w zrozumieniu takiego języka, którego się nie można nauczyć. To jest ten język szatni, język boiska, jak chciałem zażartować sobie, no czasami też nie możesz być zbyt nieumiły, bo sędzia to jest taka mieszanka, możesz być kolegą, musisz być kawał drania, po to, żeby ci wszyscy, którzy zarabiają miliony euro, no muszą przede wszystkim ufać ci, wierzyć, muszą się cię troszkę ale bać, mogą chodzić szanować. Z tobą na piwo, na... A nie mam z tym problemu, mam wielu kolegów piłkarzy, tak, i tak samo w Polsce i bardzo często gdzieś tam piszą do mnie SMS-y, ja do nich pytają mnie o jakieś sytuacje, o jakie powinny być decyzje i to jest normalne, aczkolwiek to jest bardzo cienka linia, to jest niebezpieczne, żeby się za bardzo nie spoufalić. No właśnie. Bo później gdzieś spotykamy się na boisku i może być problem, bo ktoś od ciebie oczekuje, dokładnie, że ty jesteś moim kolegą. No to jak, no gwizdzesz przeciwko mnie? Czerwona no tak, karta. Tak, tak. A miałeś taki jeden konkretny moment, w którym zrozumiałeś, że już nie będziesz piłkarzem, tylko będziesz sędzią. Wiem, do czego nawiązujesz, ale ten moment nastąpił później, bo jak zostałem sędzią, chcesz zapytać. Tak, dostałem czerwoną kartkę jako zawodnik i postanowiłem, że to, co powiedziałem temu sędziemu, nie nadaje się to do cytowania. A, czyli po prostu byłeś jak ta mamusia? Tak, nawet myślę, że gorzej. Nawet gorzej. Taki młody, jeszcze zbytnio zarostu nie ma, ale już myśli, że wszystkie rozumiem powiadał. I tak było ze mną, ale... I powiedziałeś mu, że będę sędzią i będę lepszy od ciebie? Że będę lepszy. I on powiedział... A? Nie, bo on najpierw ja mu powiedziałem, co sądzę o jego sędziowaniu. On powiedział, jak jesteś taki kozak, tak, to idź weź gwizdek i zobaczysz, jak to jest. Aha. No ja mówię, no piszesz, ile to roboty. I poszedłem, zapisałem się na kurs i rzeczywiście bardzo szybko to wszystko szło, ale zaczęło mi się pomagać, bo paradoks tego jest taki, że ja nienawidziłem sędziów, dostawałem bardzo dużo kartek, byłem strasznym troublemakerem na boisku i to jest tego paradoks, że dzisiaj ludzie, którzy mnie znają i którzy gdzieś tam wspominają, kiedy graliśmy w piłkę, mówią, ale ty sędzia to w ogóle ze sobą jakby nie współgra, nigdy nikt się nie spodziewał, że ja mogę zostać sędzią, ale udało się i spotkaliśmy się kiedyś. A jaka była historia właśnie tego sędziego, któremu wtedy powiedziałeś, że będziesz lepszy? Spotkaliśmy się na obozie sędziowskim, już dla sędziów, kiedy byliśmy na szczeblu centralnym, czyli byliśmy sędziami bodajże pierwszej ligi już wtedy. Bardzo miłym, to wiadomo, że to jest sytuacja, którą w ogóle nawet nie pamiętam. Przy tyle czerwonych, ile my pokazujemy, to jest naprawdę duża ilość i on nawet tego nie pamięta, ale kiedy mu przypomniałem, to mówię, kurczę, rzeczywiście była taka sytuacja. No i później udało się, że kiedy zostałem sędzią międzynarodowym, to zabrałem Adama na mecz międzypaństwowy Łotwa-Francja i był moim sędzią technicznym, także taka fajna filmowa kapitana. Historia. Spięliśmy tą, że tak powiem, klamrą. No i super, do dzisiaj się przyjaźnimy i fajnie, bo dzisiaj też żyjemy piłką, on jest ekspertem sędziowskim, ja biegam po zielonym boisku, także możemy wymieniać swoje poglądy i wciąż się czasami spierać, żeby była jasność. Mówi się, że jesteś najlepszym sędzią w Polsce. Czym się różni w jakości jeden sędzia od drugiego sędziego? Jak to się porównuje?
Z tym byciem najlepszym to jest, to ja do tego podchodzę bardzo spokojnie. Ale tak, jak się to mierzy? No właśnie, dlatego do tego dążę. To nie możemy tego zmierzyć. Oczywiście ktoś powie dlatego, że sędziujesz najwyżej w rozgrywkach europejskich, że jedziesz drugi raz na Mistrzostwa Świata, byłeś na Mistrzostwach Europy, sędziowałeś Super Puchar Europy. Niby tak, ja zawsze powtarzam, jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz, bo mimo wielu meczów, które posędziowałem, pewnie bardzo dużych meczów, półfinałów, ćwierćfinałów i tak dalej, no to zdarzy się nagle słabszy mecz, i to nawet w Polsce. Słabszy mecz, to znaczy taki, w którym podejmiesz błędną decyzję, którą podejmiesz błędną decyzję, albo wpływa na wynik spotkania. Chociaż dzisiaj już przy warze trochę ciężej z tym, tak? Bo zawsze możesz iść po, jeżeli twój kolega na warze zobaczy, że jest błąd, zawołać cię i możesz poprawić tą decyzję. Mhm. Ale no wtedy już nie jesteś najlepszy, bo w oczach wielu. Jesteś słaby. Ja to widzę po sobie, że oczekiwania wobec mojej osoby są przeogromne. No gdziekolwiek przyjeżdżam, ale to szczególnie po Lidze Mistrzów, to też działa. Ale przed tobą mundial teraz w Katarze. Jak się przygotowujesz? To jest drugi mundial, także jadę taki troszeczkę spokojniejszy. Pierwszy mundial to byłem taki strasznie naelektryzowany. Mhm. Myślę, że nawet chyba troszeczkę przemotywowany. Tak mi się to wydaje. Oczekiwania były ogromne. Mhm. Może nie ciśnienie, bo ja nigdy ze stresem nie miałem problemu. I raczej to była taka rzecz, która bardzo ci pomaga na boisku. Kiedy jesteś na stadionie, gdzie jest 100 tysięcy ludzi, 90 oczekiwania, presja, a ty masz chłodną głowę, to raczej ci pomaga. I to pomagało, ale był też trochę balonik napompowany wobec mojej osoby i to mi się chyba też trochę udzieliło, bo myślałem, że już gdzieś tam będę ćwierćfinały, półfinały gwizdał w Rosji, a to tak nie wygląda w FIFA. Jedziesz młody, jedziesz po naukę. Mm-hmm. Posędziowałem mistrzom i wicemistrzom świata, kapitalne dwa mecze, bardzo trudne. I to na pewno zaprocentuje, bo teraz jadę, jest nas tylko trzech sędziów, którzy byli w Rosji. Aha. Teraz jest nas trzech z takim dużym doświadczeniem po tak świetnym sezonie. Dzisiaj lecisz do Madrytu? Tak, dzisiaj rozpoczynamy właśnie przygotowania nasze do ta droga pod tytułem Katar 2022. A czy sędziowie też mają swoje zgrupowania? Nie, no dzień dobry, oczywiście, że tak. Wiele rzeczy możemy się dowiedzieć. Oczywiście my trenujemy tak jak piłkarze, dostajemy plany, mamy swoich trenerów, fitness coachów. Macie swoich trenerów? Tak. Ale tak. Numer. No to już jest taki etap, że wiesz, to jest około 270-80 dni poza domem. To jest około 60-70 meczów w sezonie. To jest naprawdę, to są duże liczby. I taki jeden mecz 90 minut to jest tylko wisienka na torcie, a tak naprawdę to te całe przygotowanie w tygodniu, plus przed taką dużą imprezą, raz w miesiącu widzimy się, tak jak teraz na 5 dni lecimy do Madrytu, tam będą treningi, tam będą takie symulowane sytuacje, będą dwie drużyny i zawodnicy, którzy są przygotowani do tego, żeby faulować specjalnie. Aha. Robić to dla nas tak ciężko, żebyśmy nie mogli tego zobaczyć, że tak powiem, na żywo, żeby trzeba iść było do VAR. No i tak przez te 5 dni będziemy szkoleni, plus oczywiście egzaminy fizyczne, bo to dużo takich fizycznych sprawdzianów, ale to dla nas takie, że tak powiem, chleb powszedni. Ostatnie pytanie. Czyniłbyś nam Nie, jeszcze nie. Ostatnie. Czy zarabia się chociaż trochę tak jak piłkarze, jako sędzia? Tak, trochę. Tak? Piłkarze, trochę tak? Trochę jak piłkarze, tak. Okej, to... Dobrze, że ten rozstrzał między piłkarzami jest tak duży. Jasne, ale źle nie jest. Nie można narzekać. Oczywiście to jest ciężka praca, bo to też trzeba pamiętać, że to jest poprzedzone bardzo ciężką pracą i wieczną nieobecnością. Bo wam zaraz zagwiżdżę. Szymonie, proszę bardzo. Masz? Ja mam. Nie, ty masz amatorskie, a widać, kto jest profi. Widać, kto jest profi. Też sobie przygotowałaś? Tak. To ja wezmę ten profesjonalny, pozwolisz gwizdek, bo to jest naprawdę profi. No wiesz, to widać, kto się sta na piłce, nie? No dobra, uwaga. Gwizdziesz nam przerwę? To ty zapowiedz przerwę i poproszę o gwizdanie. Drodzy państwo, bardzo serdecznie zapraszamy was na przerwę i wróćcie do nas po tej przerwie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ale super.